Witam was bardzo serdecznie, apostołowie święte ziemie, misja plaga i 81 dzień rozgrywki hordami. No mamy tu jeszcze nekromantę tak naprawdę, no i dowódca też zdobywa doświadczenie, nekromanta jeszcze, żeby wampirem się stał. Już doekspimy do maksa ekipę. W zasadzie to są takie walki, że można by wziąć jakieś nowe jednostki. Tylko tutaj na razie jeszcze muszę zadbać o odzyskanie tego, co moje. No cóż. Ciemność nadciąga. Mimo wszystko się nie uda tam podejść. To niedobrze. Sądziłem, że robiąc takiego zytara, to się jednak uda. Ani tutaj, ani tutaj. No kiepsko. Ja się nie mam czym tu przyspieszyć. Dobra, no trzeba podejść. Puścimy szkieletora. Żeby w razie czego tu przyblokował jakiegoś wychodzącego dowódcę i może coś z tego będzie. Poczują moją moc. Ty się spróbuj wrócić. Jak sobie życzysz? A tutaj może zrobię to, co zrobić chciałem. Czyli sobie inicjata będziemy tutaj szkolić. Może jeszcze jakiś wojownik od nowa. Tak to się będzie tutaj żyło. Jak sobie życzysz? Klątwa do tego. Co tam jeszcze, jakąś 150 przywalić, żeby było troszkę łatwiej. No i elegancko. Zobaczmy, co zrobią klany. Zaklęcie rzucili. Imperium odkryło szpiega. Ach, to był sztandar. Stracony wcześniej. Nocny koszmar to może nie, bo to za dużo expa będzie dla was. Ale sprawdźmy, co jest w środku. Taka ekipa, która w przód będzie napieprzać aż miło. To drzewcem tu jeszcze coś zrobimy i szkieletorem, tak żeby nikt nie zdobył poziomu. Coś tam popudłowali, ja też. No to już musimy trafić, żeby coś, cokolwiek zrobić. Dobra, może niech tak będzie. Tutaj paraliż, to się troszkę uleczymy. Nie za wiele, ale wystarczy. Teraz się obrażenia trochę rozdzieliły. No i odzyskaliśmy to, co nasze. Pewnym trudem, ale jest. To byłoby dobrze wiwernę trochę poekspić też, ale za małe to obrażenia będą. Poczują moją moc. Teraz tu będą leciały zaklęcia pewnie. Znając życie. Jak sobie życzysz? Tutaj będzie chyba lepiej podejść i też rzucimy klątwę. Na kosztuje many śmierci tyle samo co klątwa Negrela, dodatkowo jeszcze tak mana runiczna i piekielna to mniej ważne zasoby, również istotne. Dobrze się zaczyna.
krążę widmo, a mnie spudłowało, to byłoby już po ptokach. Dobra, coś tu jeszcze łatwego? Chyba już nie ma za bardzo. Trzeba iść na jaszczuro człowieka z meduzą. Będą cierpieć. A mistrza szkieletów z wampirem to może bym do jakiegoś dowódcy przeniósł. Będzie miał kto pilnować. Jak sobie życzysz? Teraz klany już nie będą tak chojrakować. Imperium mamy taką sytuację. Tu jest jeden dowódca, który sobie pilnuje. Tutaj drugi. Na razie czekamy na ich ruchy. O dziwo, tutaj nawet zaklęcia nikt nie rzucił. Zadziwiające. Okej, w razie czego szkielet. Tak, wy tu będziecie we dwójkę. No ty możesz w sumie. Na razie tutaj. Poczują moją moc. Dobra, grzeb nawet może na górę. Zobaczymy zaraz. Ty w takim razie musiałbyś iść tam. A i takie roszady będziemy robić. Teraz raczej będzie moment, w którym oni będą mogli wyjść. Czymś tu się przystopuje. Delikatnie. I tu znowu. Zgnijcie. I lecimy. Rozkamienianie oczywiście tradycyjnie musiało wchodzić, ale nie we wszystkich. No i dobra, mamy tu awanse. Idziemy w kolejną walkę. Później się weźmie najwyżej te jednostki wyszkolone i tyle. Do walki tu. W tym mieście ze smokiem. Zostaw to mnie. Raczej nie sądzę, żebym się już tak zdążył wyszkolić. Aha, Roka wzywa. O, lepiej tak niż Walkiria, bo byłby wtedy problem przy chybieniu. Widma i to bardzo duży. Dobra, wojownika sobie zostaw na razie. Może na tą stronę. O, tak sobie ustawieni bądźcie. Ktoś się machy. Co mamy w tym sklepie ciekawego? I co ja mogę sprzedać? Relik mogę sprzedać. Kamień runiczny, standardowo w ogóle sobie założę. Złoty pierścień do sprzedania. Tormentia Sanctuera też. 5 eliksirów kory. No to może by tutaj złodziej coś podziałał. Nawet dwóch, bo tam później jeszcze trzeba pożyczyć coś z wieży maga. No nie możesz to wyrzucić. Proszę bardzo.
zabrał zachłanny. I już mam 3 eliksiry. Zostaw to mnie! No i okej, okay, tutaj zrobimy sobie to co zawsze. Chociaż może nie to co zawsze, nie będzie zgnicia. Tym razem. Dobrze, że oni też pudłują. Nawet się im zdarza. Okej, tutaj fajnie z inicjatywą jest. No, to sztandar dający 20%, a nie 15 jak w dwójce. Robi różnicę. To mi się podoba. Mikstura życia i Sinestra Ignis. Kolejna stówka do rzucenia. Czy ktoś tu jeszcze się musi ruszyć? No ty musisz, ale na razie tego nie zrobisz. No a co, znów tutaj wzywam żywą zbroję. Jak już mnie ma atakować bot, to wolę, żeby to zrobił, kiedy jestem w mieście. W zasadzie te miasta ja bym sobie też rozbudował, żeby pancerze mieć maksymalne. No i tak wyleciał. Myślę, się ustawiłem. O, zapomniałem o Imperium. Tak się zaabsorbowałem tam na klanach. No, całe szczęście oszukałem go w drugiej turze. Oczywiście ze zdupy ma długie tiery. No co to za pudłowanie, kurde. Nie mnie pokona. No żeż w mordę jeża. Jak to zwykle, szczapy muszą mieć wszystkie rzeczy. Pozbądź mi się tego. Tak, wiem, że nie mogą zdobywać. I tu trzeba lecieć od nowa. No cóż, taką nieustępliwością jednak bot potrafi cały czas jakieś zagrożenie stworzyć. Co by nie było, to tak jest. No i pięknie jest zombiaczek. A jeszcze dwóch syrenów tutaj mamy. Deus Talonis to ich rozwali. Z gniciem tak by uderzył. Terror to jest inicjatywa. A do tych Mortis bym sobie opracował. Ofensywnie tu mogę uderzyć. W sumie mam plagę. I smoczka. Festiwal pudeł. Na szczęście nie u widma. No to było najważniejsze. No i dobra, mamy to. A to jeszcze rózgowiczka, która się miała ruszać. No, ale to nie ma już po co, nie ma gdzie.
No, jeszcze trzecie tiery się tutaj uda uzyskać. Czyli całkiem nieźle. Ekrany znowu z tym rokiem swoim. No to już się teraz zaczyna. No na żywą zbroję lepiej będzie mieć dwóch takich ancymonów. Odkrył znowu szpiega. Jak sobie życzysz? O, na tego ledwo żywego dowódcę zaatakujemy się tym samym, czym ty nas. Aha, takie rzeczy. Dobra, proszę się wycofać. Sobie go wykończymy tak. Uzdrowimy od razu. Złodzieje te ich pilnują tutaj. Zostaw to mnie. Dobra, jakaś kolejna walka. Syrena. A to taki berserker prostszy troszkę. No i się przydał sztandar. 48 inicjatywy, udało się przegonić berserkera. Już się nie udaje. Panom złodziejom. No dawaj, wchodź. Proszę cię bardzo. O, tak. Dobra, no to już jakaś tutaj obrona jest, nawet fajna, mistrz szkieletów, wampir. Będzie trzeba, to się wrócimy. No, to jeszcze jedno miasto w ogóle mamy nieprzejęte. To ciekawe. Śmierć żyjącym. Hordy zwyciężą, plaga pochłonie ten kraj, nikt jej nie zatrzyma. No, z grubsza tak jest już. A, złodziej. Bierz tu jeszcze miksturę i wystarczy. To tutaj trzeba będzie wyszkolić tego dowódcę na pewno, żeby miał jakąś przyzwoitą armię. Zostaw to mnie. Z dwoma czarownicami powiadasz. Rdza tutaj starczy. Wejdźmy. No, twoje chybienie było troszkę lipne, ale dobrze, że nie ma ochrony przed umysłem. Tak jak w Disie 2. No i tu się nie udało podejść. Tam jeszcze piekielne wrota zostaną. Tu jeszcze demonolog, wieża, no to z tym się uporamy. No, przeniesiemy sobie jeszcze przedmioty. Nasze mikstury. Tutaj, dobra, schowani jesteśmy w miastach. Okej. Okay. Powiedzmy, że jesteśmy gotowi.
jak sobie życzysz. Uzdrowię jednostki i zabieram mikstury. Zobacz jeszcze tutaj, co jest. O, sztandar jeszcze jeden. W sumie weź. To by tam się przydało komuś. Tylko kto to ma? Miasto. Dobra, to ten dowódca jakby miał w sobie poziom, mógłby dwa sztandary założyć. Tutaj to trujemy, a ty wyślesz szpiega. Z łucznikami, ojej. Tę inicjatywę byłoby dobrze mu obniżyć jeszcze. Ale terror to za mało. Może być. Rzucę klątwy wszelakie i może coś z tego będzie. Ja jeszcze tutaj mogę się przyspieszyć. Poczują moją moc. Coś z tego będzie. A tak śmiem wątpić. No, niestety. Jeszcze jak chybiają. Ale oni też. Oni też to robią. Przydało się rzucić zaklęcia. Wszyscy przeżyli. Bardzo dobrze. O to chodziło. Tu jest demonolog, tak? To by jakoś 30 tutaj zarzucić. Akurat obrażeń powinno starczyć. Z moich magów. No chyba, że ktoś tu nie trafi. Ale wszyscy trafili. Maska podróży. Przydatne. Trzeba będzie to przenieść. To się przejdziemy. A coś tu jeszcze mam? Kilka zwojów jest. No, można byłoby przetransportować to. Jeszcze ty, tylko wróć do miasta. Możemy to rozbudować. Będziemy tak sukcesywnie dziobać rokiem. Proszę bardzo. Jest kusznik nawet. Od czapy. No i 5 dyszek, jak za tamtą armię. No nieźle. Nawet się opłaciło to rozwalać. Ty podejdź teraz do mnie. Ja ci wyrzucę to, czego możesz potrzebować. O, jest tego spora, bo... Kolejne zaklęcie. No dużo zaklęć Imperium tutaj jest, więc grając tą akurat rasą będą takie mniej przydatne różdżki do znalezienia. Co nie znaczy, że nieprzydatne, no bo jednak nie grając mistrzem magów, a grając nawet kim, no to można rzucić jeszcze kolejny raz takie zaklęcia. Więc to nie jest też takie bez znaczenia. Ale póki co tutaj będziemy się jakoś bronić, a proszę. Jest snajper, jest mag. Nagle się da takie jednostki mieć. To rzucimy stosowne zaklęcia. Przede wszystkim klątwy. One tu jednak robiły konkretną robotę.
Osłabienie też mamy. Też jeszcze klątwiny Graela tylko brakuje. Szanse trafienia tutaj osłabiłem, tak? Mógłbym jeszcze obrażenia w sumie. Niech będzie. No i nie przeżył, nie przeżył. Nie miał tyle szczęścia. A to była tylko jedna walka. Tutaj się może uzdrowimy też. No i wskakujemy do tego centaura chyba. Jeszcze spudłował. Tym lepiej. Tutaj następna walka. Jeszcze będzie... Wąż morski, no to na trzecie tiery uda się ich tutaj wyszkolić, więc przekażemy te jednostki do tego imperialnego obrońcy. Strasznie często chybiasz, panie rycerzu śmierci. Może chcesz zginąć? No, ja tam nie wnikam. Upodobania. Dzięki temu sztandarowi przynajmniej wojownicy są przed takim centaurem. To jest akurat dobre. Pójdziemy do tamtego miasta. A, jeszcze tutaj jest jakiś kalderik. Co ty chłopie tutaj masz? Jaką jednostkę drugiego tieru? Jest kusznik. No to można zadać sporo obrażeń. To taką 60 uderzyć i krasnoludzkim sterowcem. I poczarowane. Tutaj po 10 punktów doświadczenia będzie nam wlepiał. Może być i tak. Ciekawe, czy jakbym dał wampira tutaj na środek, to on byłby atakowany. Czy jednak dowódca? Sprawdzę to. Że akurat jest dowódca mniej żywotny i tak nie przesądza o tym, na czym się skupi bot. Imperialni, tak? Nie. Razem klany odkryły szpiega. Dobra, wchodzimy w węża. Tu by inicjatywę zmniejszył. Deus Talonis do tego. Może by się udało tak zrobić tę walkę, żeby nawet nie machnął. Dużo many życia, więc żywa zbroja. Wszystko jest pierwszy. Ale teraz oszukałem. I on też. No dobra, 115. Mamy tutaj 104. To jeszcze tu przywalić piętnachą jakąś. Najlepiej z many życia. No i teraz chybi mi dowódca i będzie tyle z planu. Nie, trafił. No i proszę bardzo, jest nekromanta. Już tu będę mógł przenosić za chwilę. Tylko jeszcze wojownika szkieletowego sobie wyszkolimy. Zobaczymy, co jest w środku, żywą zbroją. Pajączek.
No to nawet mogę sporo zrobić, bo mnie sparaliżują, nie? 149, okej. No lipa. Ale okej. Dwa ciosy tu wystarczą. Twój i twój. Do widzenia. Dziwne, że paraliżują mnie akurat nekromantę, no ale lepiej dla mnie. O, jest jeszcze wampir nawet. No świetnie. Dobra. 300 przeklęty kielich znaleziony. To jeszcze można byłoby podbić obrażenia dowódcy. Ale inicjatywa chyba lepsza. Mimo wszystko. Dobra, wróćmy się więc tutaj pod imperialne miasto. A sobie już przygotujemy bohatera. Z łucznikami mówisz, że tu wychodzisz. Ale ta inicjatywa mnie tam mało interesuje. Dobrze byłoby go też wyszkolić, ale no nie tym razem. A, bo my znowu nie wiemy, co tu jest. A masz w ryj tam. No, nawet wszyscy przeżyli. Jeszcze smoka mi tutaj nieźle poobijali. Mieli potencjał. Dobra, teraz tak zostawiamy te jednostki. Może się przejdę już po moje te ostatnie tiery. I sprzątnie się wrogów na tej mapie. Tylko tak, zostaw sobie. O, tylko zombiaka. To możesz skrzesić. To w zasadzie to możesz zwolnić. No i bierz sobie. Proszę bardzo. Będziesz korzystał z ksiąg, to ci nie będę tu nic dawał. Idziemy po jednostki. Sami tam po prostu pójdziemy. Bot nawet nie chciał rzucić zaklęcia. A, jeszcze tu możemy przekazać w ogóle różdżkę, tak? Mieliśmy różdżkę. Czy już ją przekazaliśmy? Przekazaliśmy to. No tak, był taki czas. Dobra, teraz ty oddawaj mi tutaj te jednostki. No, bo ja nie mam tego sztandaru. Ale to ja mam ten, co zwiększy ci celność, to sobie weźmiesz. No i zostajesz goły i wesoły. Niestety. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu jakaś syrenka do sprzątnięcia. Już bym się zajął tym wszystkim, co trzeba wyczyścić na mapie. A to bez pierdzielenia się. Po prostu usuwamy gościa. Dziękuję. Tutaj jakąś boczną ścieżką spróbuję przejść, może się uda. Gdzie ta laska podróży jest? No i tak brakło ruchu. No już od razu chciał zajść mi do miasta.
Panie Kagnerik. Ślemy szpiega, zatrujemy. O, w ogóle zrobimy festiwal trucizny może jakiś. No i nie wejdzie do tego miasta od razu. No chyba, że coś przywoła. To już tu będzie kolejka. Następny jeszcze. Jak jeszcze ci mało? To kolejny. O, proszę bardzo. No dobra, czyli co? Mamy kompletną armię już. Tutaj ten skrawek jeszcze odsłonię. A tutaj ten sztandar, no tak. To ona może to pójść, zanieść. I zostaje mi tylko... No tak, to miasto, Kraken. I zadanie, ta ruina. Jeszcze jakiś berserker, tam jeszcze jakiś berserker. Dobra, to idziemy na Krakena, idziemy na zadanie. Czy na miasto? No to miasto mogłem zostawić jako zadanie główne. Z tymi złodziejami się chcesz mierzyć. Tak, eliminować ich chcę. Jednego sobie mógł. Nie więcej. Wulfgar odkrył szpiega, tak? No to go odkryjemy jeszcze raz. No i teraz możemy dobić. W sumie może by tą wiwernę wziął. Czemu nie? Zostaw to mnie. Znieśmy obrażenia, to w razie czego, jakby kusznik miał coś strzelać, a my chybiać. Dobra. Tak to się tutaj żyje. Wśród nieumarłych. No i zrobimy co w naszej mocy. Żeby się tutaj trzymać jak najlepiej. Okej. Tu już gorzej, jeśli chodzi o punktowe obrażenia, więc... Przedziobany zostanę. I to konkretnie. Rycerz śmierci nie lubi trafiać. No cóż. Jak sobie życzysz? I tyle atak na Krakena. No już dużo nie zostało. Będzie po prostu sobie dłuższy odcinek. Będzie mi tutaj Roka wysyłał. Ale tak po jednym i cały czas będzie dziobał. Dziad jeden. Mistrz eliminacji złodziei, ale i pobocznych dowódców też. Znowu masz szczapy. Jednostki. No my również musimy być nieustępliwi, ale no, że akurat nie będziemy truć, to troszeczkę tak nie jest coś, czego się spodziewałem. No, jest awans, no to bierzesz sobie sztandary. Wezwiemy, może koszmar to przeniesie. Tak będziemy sobie przerzucać przywołańcami. Trochu ich mamy. No i ty już to będziesz miała.
później tylko mi przeniesiesz do tego dowódcy. Zostaw to mnie! Ach, znowu to Imperium, kurde, no i znowu się skupiłem na klanach, zapomniałem o Imperium. I się to skończy właśnie tak, jak się kończyć nie powinno. Przejęcie miasta. Dobra, niech tylko wyjdzie z miasta. W kolejnej turze to ja tam zrobię porządek. Dobra, chorążego dla ciebie. Cóż, no pamięć dobra, ale krótka. Poczują moją moc, Siaurze. Ja tam nie podejdę do niego. No i do kolejnego miasta będzie leciał. Ale się nie uda mu dolecieć. Laska podróży dla ciebie. Wyślemy szpiega. A dwóch żołnierzy, no to prosta sprawa. Okej, okay, no to teraz tutaj. Błękitny smok. Jeszcze tu paraliże jakieś. No celność na pewno tutaj dla was. Wrażenia. Pancerze dla wszystkich. Inicjatywa. Dlatego bardziej wzmocnionego. To jeszcze pancerz dla ciebie. Celność dla ciebie, inicjatywę też dam tobie. I dodatkowo jeszcze jedno zaklęcie, które tą inicjatywę zwiększy. I jeszcze jedno. Gdzie ty jesteś? Kamienny przodek. Może być może tylko raz, ale zobaczymy. Ale uderzył raz a porządnie. Żywa zbroja też na dokładkę. No, 55, no ta sama inicjatywa. W wypadku tych jednostek. No i co? Wchodzimy. Wampir zaczyna. No i dzięki takim wzmocnieniom, no najtrudniejszą w sumie walkę tutaj prawie, no oczywiście stolice będą trudniejsze, ale na prawie najtrudniejszą walkę, no to się przydało. Laska ochrony róg, odwagi. Niezłe rzeczy. Co ty mi tu mówisz? Po jakiemu ty do mnie rozmawiasz? Kankalin Turalit. Mehet Dok Nabudan. Nabudan. Nie wiem, co to miało być i po jakiemu. No ale dobra. Pogadalim sobie. Dobra, to jeszcze mieliśmy tak. Ty miałeś wiedzę magiczną. Proszę bardzo. Poczują moją moc. A ty zaniesiesz sztandar.
nie do siebie. A do niego. Takie obrażonka to ja rozumiem. Tak byśmy mieli jeden wojenny. Rzeczy tu niezłe, no, laska ochrony, ale nie przyda mi się to wszystko, bo nawet jakbym miał podbijać stolicę, no mając jeszcze mikstury, które zużyłem na tą walkę, i tak bym tam raczej za wiele nie wymyślił. Także już tylko pójdziemy, aby zwieńczyć dzieło w tej misji. I tyle. Wróćcie na swoje pozycje. Tutaj też. Bo co mi zostało? Berserkerów dwóch. Tamte piekielne wrota. No i gargulec na koniec. Dobra, obydwa boty czymś wyszły. Tu mi się nie chce za bardzo wymyślać. Może rycerza miał? Nie. A zresztą nawet jakby go miał, to też by zginął. Dobra, to już nie będę rzucał zaklęć aż tylu. Sterowia z krasnoludzki można, z dużo many runicznej, mana życia też, to przycelować można. Co by było trochę łatwiej, tylko trzeba trafiać. Smokiem wyprzedzany. O dziwo. Jak sobie życzysz? Berserker czarnoksiężnik, jakiś skarb za nimi. Sztandar szybkości. A można byłoby jeszcze bardziej podbić inicjatywę, no ale to nie jest konieczne. Ty masz drugi poziom, nawet trzeci będziesz mieć niedługo. Czy nie zdążysz chyba raczej do niego dobić? Tu za kilka dni misja zostanie zakończona. Mapa w 99% powiedzmy będzie oczyszczona, no bo wiadomo, też jeszcze by stolicę trzeba było jakąś jedną rozwalić. Co my tu w ogóle mamy? Najpierw bym zbadał to. Niechaj to będzie koszmar. No to jest dobra ekipa. Niczego sobie. Diabli strażnicy. Władca demonów. Śmietanka towarzystwa. To zrobimy co w naszej mocy, żeby tutaj ułatwić sobie tą walkę. Wezwać wszystko co można. Coś tu jeszcze można. O, prędkość sobie wrzucić. Mentio, Sinestra, no to już nie wrzuci się takich rzeczy. No a tu mógłbym pancerz sobie dorzucić. W sumie mam tyle kasy, to już wezmę różdżkę i użyję jej. Chociaż raz, skoro ją zdobyłem.
No i ciekawe, czy to przeżyje dowódca. No tak chyba raczej nie. Jest jedynym, który tu może doświadczenie zdobywać. Więc stówek mikstura wielkiego ojca. Dobra. Ostatni krok przed nami. Ale on się uparł na tych złodziei. Straszliwie. Jeszcze raz chcą. Jakby tam nie było olbrzyma, to... No nie było. No to został pokonany. Całkiem niezły grobowiec tutaj się utworzył. No dobra, to co, już zakończymy tę misję powoli. Tylko wezmę ten skarb. Co to mamy? Laskę nekromancji. Zwój koszmar. Okej. No to co, ostatnia walka nas czeka. To już wszystko wyczyszczone. Przynajmniej, no ile tego terenu w ogóle mamy. Jeszcze Crash sobie musiał wejść. Ta gra to jest po prostu świetna. Pod tym względem jedyna w swoim rodzaju. O, z czymś Skeletora nie pokoju. Dobra, to może się obędzie bez skraszowania. Misja zakończy. Terenów to... Ile tutaj? Klany mają aż 2%. Ja mam 91. A ustawić, jeśli chodzi o podbicie ziem, można od 25 do 75 w zadaniu. Więc i tak by można było przekroczyć, gdybym chciał ustawiać, ile trzeba terenów przejąć. Czy jest to jeszcze coś, co można zająć? Tutaj jest taki mały skrawek. No i tu. Więc można byłoby... Tutaj tak samo. Można byłoby ustawić, jeżeli można by tylko... dowolną wartość, no to wtedy można byłoby się bawić w takie zadania. A że się nie da, no to... Lepiej było dać tutaj... konkretną drużynę do zniszczenia. No i mapka wyczyszczona. Więc to by było tyle z tej misji. Nie przełączam na ten ekran, bo pewnie znowu skraszuję, więc tutaj zostawię. Także co? To by było na tyle. Misja zakończona. Będziemy sobie lecieć z kolejną mapą. Cóż to będzie za mapa? Już wam powiem, sprawdzę sobie. Ogrywana była teraz plaga. A, następna mapa to będzie mapa samouczkowa. Ale ona nawet się nadaje do rozegrania. Nie jest taka mała, 48 jak w Disie dwójce, tylko 72x72. Więc no, będzie tam co robić. Także nawet mimo, że jest to mapa samouczkowa, to ją ogram. Także co? To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Trzymajcie się i na razie.